The White jest dla mnie największym wyzwaniem, dlatego że jest to pierwszy pełnowymiarowy balet. Co prawda w jednym akcie, ale w aż 19 obrazach. Do tej pory choreografowałam 20-paro, maksimum 30-minutowe choreografie, takie jak Anioły, Demony albo Unlike Any. Teraz spotkałam Laurenta i to była taka artystyczna chemia. Połączyliśmy się razem jako artyści i on stworzył tą dla mnie osobiście nieziemską muzykę, bardzo innowacyjną, która od pierwszych dźwięków, kiedy ją usłyszałam, poruszyła moje serce, poruszyła mój mózg, bo jest bardzo dużym wyzwaniem pod kątem liczenia układów, bardzo nietypowych, bardzo oryginalnych, a bardzo również trudnych niekiedy dla słuchacza, a już naprawdę bardzo trudnych dla tancerzy do wykonania. The music was made especially for this ballet, and I'm very excited what Natalia and her company has done with my music. Ta muzyka, jak ją usłyszałam, to pomyślałam sobie o tym, co kiedyś usłyszałam o mieszających się wszystkich kolorach. Że jak zacznie się bardzo szybko mieszać wszystkie kolory, to jedyne, co się widzi, to biel. I to nie tak, że nie ma tych wszystkich innych kolorów, one są zawarte w tej bieli. I jak usłyszałam tę muzykę, to jest taki ładunek emocjonalny. To jest o złości, gniewie, o podróży w głąb siebie, o umieraniu takim emocjonalnym, o nadziei, o radości, o miłości, o utracie tej miłości. Oczekiwaniach i utracie czegoś, o opanowaniu sztuki utraty, ale po raz kolejny powtórzę również o nadziei, radości, miłości, w melancholijnym albo w mrocznym nawet wydaniu. I po prostu to się wszystko zmieszało i z tego zrobiła się biel, The White. Zapraszam.